Dzień dobry, witamy w Q&A z okazji 170 tysięcy. 170 tysięcy? 170, tak. Jezu. Ale zwolniło to ostatnio. Jak 2.0 TDI w Audi 170 koni. No tak, jak nie ma nic do pokazania. No same, też nie same, ma. Same nudy. Zimowy wojownik by ci podciągnął trochę video, ale no co? No zimowy wojownik złapał przerwę, powiedzmy. No mnie nudy ciągle to samo, Krzysia ciągle to samo. Zwolnił. Zapadł w zimowy sen, no, tak. No, problem jest taki, że... Hibernacja, kurwa. Problem jest taki, no, że nie ma nic takiego, no wiesz, no... Jak nie ma, no tak jakbyś ten, z sali tej, no, operacyjnej robił, o, znowu wyrostek robaczkowy, o, dzisiaj też, o, dzisiaj amputacja nogi, coś ciekawszego, no to tam ktoś może obejrzy, o, znowu wyrostek robaczkowy. Pytania podzieliłem na wspólne, czy... Trzy grupy, co sądzisz o ciśnieniu w oponach? Najważniejsze pytanie, spędza sen z oczu. Wspólne, czy... Miało tego nie być. Nie, ale no to jest... Pytanie techniczne, czy no tak, co sądzisz, tak. Co go sądzisz? Nie, staram się wybrać pytanie, żeby... Ja sądzę, że nie. Myślę, że jeżeli chodzi o ciśnienie w oponach, to sądzę, że nie. Ja jestem przeciwny. Chciałem jeszcze oddzielne pytanie do Kiwiego i do Kuby, także każdy będzie miał swoje pytania. A zacznijmy od tych wspólnych. Dobra. O, pytanie dotyczące hamowni. Jak to jest z dzieleniem się hamownią? Hamownia jest Kiwiego czy Kupcia? No Kiwiego. Kiwiego. Zawsze była Kiwiego. Zawsze była. Ale kiedyś mieliśmy wspólną halę, to tak jakbyśmy mieli tam to pomieszczenie takie pół na pół. Dzielimy się jakoś. Jest to administracyjnie dobro moje, generalnie tak w miarę możliwości wolnego czasu Kuba sobie tam swoje rzeczy robi i tyle. Okej. Jacy są za głośne. Pytanie teraz dotyczące filmów. To pewnie bardziej do ciebie. Jaki jest twój ulubiony film? Ty bardzo często cytujesz jakieś filmy. Ale ulubiony film... No niech będzie o tematyce samochodów, bo tu ktoś pyta o tematykę samochodową. To niech spierdala, polski albo zagraniczny, Krzysiu, twój ulubiony film. Ja nie lubię samochodów z samochodami, bo to zawsze pokazują źle, tak jak pokazywali w tym, zawsze pokazują te filmy źle. Nie mam ulubionego filmu z samochodami, w ogóle. A polski ulubiony film? Z samochodami? Nie, ogólny. No, Brunet wieczorową porą. A ty, Kuba? Killer, kurwa, jedynka. Killer? A masz ulubiony samochodowy? O kurwa, nie, no takie bajki popierdolone, ten Szybcy i Wściekli jedynka. Nie, samochodowy to nie, no Rambo 1 było fajne, no, na krosiku takim jeździł, samochody jakieś kradł. Rambo, Terminator, chuj, takie filmy tylko oglądałem. Okay. Reszta się Terminator był dobry, twoi rodzice zastępczy nie żyją. No dobra, teraz pytanie filozoficzne. Czy jesteście szczęśliwi? Sarah Connor. Sarah Connor. Jak tam Wolfie, nie słyszę jego szczekania. Czy jesteśmy szczęśliwi, kurwa. Ostatnio troszeczkę powiem szczerze, że mam przesyt taki, kurwa, nie mam czasu na prywatne rzeczy, więc ostatnio bym uznał, że jestem średnio szczęśliwy, a będę szczęśliwy, jak mi dadzą papier na prawo jazdy na motor i się nie połamie i będę w 15 minut dojeżdżał do roboty. No ale prawko już zdałeś, tak? Tak, zdałem, już mam tam drugie odhaczone, że czekam aż na wydanie, potwierdzenie wydania dokumentu. Czyli czekasz na dokument? A, to już ten, już koniec. Tak, tak. A, ja teraz się zapisałem na ten, na prawo jazdy B+E, znaczy na egzamin. Już kurs zrobiłem. Teoria jest najgorsza, praktyka to naukowa. A na szczęście będę miał na szczęście teorii. O, jak... to się też zapisze, kurwa. Upadłbym od razu. No ja za trzecim razem zdałem. No dobra, okej. A Krzysiu, czy ty jesteś szczęśliwy? Czy jesteś szczęśliwy? Jesteś szczęśliwym człowiekiem? Jestem. Znaczy szczęście trzeba umieć coś zorganizować, no i staram się je sobie organizować, ale ogólnie jestem. O mnie chujowo z organizacją, dlatego jest tak średni i przesyt. A dobrze powiedziałem. Przynajmniej szczerze. Tak. Nie no, trzeba sobie zdefiniować. Szczęście, żeby nie gonić, wiesz, nie wiadomo, żeby nie być wiecznie nieszczęśliwym, to trzeba sobie, wiesz, ja jestem ciepło, optymistycznie ubrany, zasadniczo, niczego mi nie brakuje, najadłem się dzisiaj. To pytanie teraz, myślę, że będą różne odpowiedzi. Lepszy jest remont silnika, czy wymiana na używany, który jest nieotwierany? To jak z turbosprężarką. Czy regenerować turbosprężarkę, czy pewną, ładną, używaną kłaść? No ty, Kuba, często remontujesz. Jest jedna odpowiedź. Ja powiem, skąd to się wzięło. No. Kiedyś było bardzo dużo angielskich samochodów i było bardzo dużo angielskich dobrych części. Po prostu były części tanie, bo ludzie zwozili je masowo, te samochody, i były piękne, ładne silniki, ładne turbiny, najróżniejsze ładne rzeczy. I był, tak, bo to były, no, słuchaj, no miał nasz silnik 50 tysięcy przebiegu, czy tam mil, czy wszystko jedno czego. Podchodzisz, elegancki, ładny kolektor, zdejmujesz czyściutko, no ty kładziesz i to zawsze działało, a teraz nie ma silników. Wszystkie zostały przetrawione, zjedzone i nie ma z czego robić. Przebiegi razy 5 mają. I wiesz, i na przykład stare samochody 15-letnie, jakieś Volvo, to tam ani nie ma dobrych nowych, ani nie ma z czego remontować, ani nie ma na co wymieniać. I to jest problem. Próbuje się tak jak kiedyś na siłę remontować, no a te remonty, no, nie wychodzą. No, jeszcze czasem jest tak, że jak robisz jedną markę, sporo takich ludzi ma dużo rozebranych silników, tak jak Kuba 350, czy tam którychś tamtych, ma dużo dobrych rzeczy. Z tego ma wał, tam miał piękny blok, gdzie coś tam ma jakąś dobrą głowicę jedną, tam półwałka i powoli się poskłada jeden dobry z części takich, wiesz. Ale ogólnie z dostępem do części jest problem. Okay. No, z wanklami kolega mówi, że jest dramat, że już w ogóle kurwa od grudnia zamówi części, do tej pory mu nie przyszły jakieś te kurwa amerykańskie jakieś te... W ogóle ze stalą jest problem teraz. Na przykład Anglicy napisali, że nie zrobimy panu szpery, bo nie mamy stali. Ja pierdolę. Tak piszą już, wiesz, bezpośrednio już piszą, nie, że tam logistyczny coś, nie mamy z czego, nie zrobimy. Ja pierdolę. No skup to do nas przyjść pod czołgiem, kurwa. I no to jest jakaś jakościowa musi być na sferę. Dobrze. No ja generalnie lubię czasami tak, kurwa, nie wiem, no masz silnik, nie wiem, w ogłoszeniu jest napisane, że masz 60 tysięcy przebiegu, a chociaż do niego, kurwa, takie używki teraz zajrzeć, czy tam jakieś, kurwa, rdzy nie ma, czy jakichś tam wiórów na tej dnie miski nie ma, czy nie jest jakiś zanagrożony, no tak, ale ogólnie wiesz, no jeśli jest świeży, nieumęczony, to będzie żył. Nie? Będzie żył. No remont już rzeczywiście robić bez oszczędzania, że kurwa kłaść nowy rozrząd, kłaść nową pompę wody, tak jak my. Tanich remontów nie robimy, bo to się mści, trzeba na bogato, kurwa, wszystko lecieć i tak dalej, bo co z tego, że tam masz rozrząd, co ma, nie 160 tysięcy przebiegu, a przeżyjesz 40. Oszczędzisz klientowi powiedzmy 200, kupisz mu coś taniego, ale nie, no kupisz mu coś taniego klientowi, ale odpowiadasz tak samo, jakby było za nowe. Czy mu się używana pompa wody wyleje, czy nowa, to odpowiadasz tak samo. Ma pretensje o tej samej temperaturze barwowej. Przychodzi i mówi, panie, miało być dobrze. Dla świętego spokoju kłaść nowe i dokumentować, że jest składzione nowe. Nie, no kupujesz w sklepie, panie, części kosztowały tyle i trudno, no co robisz, no. Dobra, pytanie do wszystkich. Bez czego nie wyobrażacie sobie życia w warsztacie? Ja to łatwo. Ja to wiem, kawa. O kurwa. No to bez kawy to nie ma, to w ogóle można nie przychodzić. Jak się ekspres zepsuł, to żeśmy nie przychodzili. Bo po co? Pamiętam, był poszukiwanie nowego. Kurwa, ciężkie pytanie, tak jak się z bez czego życia, kurwa. No przychodzisz do roboty, jak tego nie będzie, to ten dzień jest. No nie, bo trzeba sprężać. Nie, no jak nie wejdzie z fleksa od razu. No nie światła nie będzie. Jurek teraz wyciąga silnik z Audi A3, no to kurwa co, pierwsze co to trzeba wziąć fleksa i nit od komputera wyciąć, żeby wiązkę położyć na silnik i wyjebać silnik w dół. No czyli to robota od fleksa. Kątówka. Tak, siekierka kątowa. No bez osłony. Bez osłony. Bo to... A zawsze było, kurwa, jak przed Kiwim przyszedłem i z fleksem wchodzę, Kiwi wychodzi, już się śmieję. Pierwsze co się wchodzi do garażu, no to zawsze jest coś, co przeszkadza, coś, co trzeba pierdolić. Nie? Coś do samochodu nie pasowało, jakaś część z jednego do drugiego. No nie wiem, tak jak na przykład dzisiaj. Chłopaki wyciągają silnik z Audi A3, a tam jest, kurde, żeby odpiąć komputer, wiązkę rzucić na ten silnik, żeby go wyjebać w dół, to trzeba na przykład takie, no śruby są takie połamane, trzeba nacięcia zrobić. A to zabezpieczenie, to antytuningowe zabezpieczenie, żeby do komputera nie dochodzić. O kurwa, w stacyjce w Nissanie też takie jest. A to nie potrzebne, już tej blachy nie trzeba montować. A ty, Kuba, wyobrażasz sobie dzień bez kawy? Tak swoją drogą? Kurwa, w sumie jak dojadę tu do firmy, to do Maka zawsze zajadę kawkę pierdolną, a taką z karmelem, żeby było dużo słodu, dużo energii, no bo jestem teraz na diecie 2000 kalorii. A tam drugą stronę, Kiwi, a ty sobie wyobrażasz dzień bez fleksa? Oczywiście. Ja nie pracuję flexem. Wiesz, ja to pokazuje, jak bardzo się różni. Czysto jest ubrany nowy, nie, kurwa. W ogóle ogólnie ja nie umiem się posługiwać dobrze flexem. Jak trzeba tam, to wiesz, przeciąć kłódkę na działkach, to zrobię, nie? Ale ogólnie to tam... Nie jestem mistrzem flexa. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Zawsze coś, śruba porzewiana, trzeba przyjść, coś upierdolić i dopiero wejść w robotę. Kategoria YouTube. Co myślicie o projekcie Buddy Nissana 350Z z 2JZ pod maską? I 8, a nie ma, no kurwa, się pamiętam, jak to skrzynię, oglądałem filmy, chyba mam skrzynię Zetki. Kuba, widziałeś ten projekt? Widziałem, parę odcinków oglądałem i się tak technicznie wypowiem, troszeczkę mi się do wnętrza grubo na bogato zrobione w Java Car Design, a mi się nie podoba, że są seryjne fotele. Ja bym tam widział Brauma ze Stanów, takie kultowe, zajebiste fotele i taka największa wada tego auta moim zdaniem to szpera, że brak prawa do zajebistej szpery, jest tylko seryjna szpera, nawet nie wzmocniona i jakieś kłajfa bym tam widział, albo jakąś płytkę, no. A ty, Kiwi, kojarzysz w ogóle pana Buddę? Znaczy to samochód kojarzę, no. Z zewnątrz ładnie, wszystko pięknie. A to co? I można go teraz, można tam wpłacić kasę i szczęśliwiec ją wylosuje. Prosta sprawa, no. No tak. Szczęśliwiec youtuber, co ogląda. Ale to ja jakby, ani mnie to ziemia, ani nie grzeje, no po prostu... 360 000 taki wóz kosztował. Nie wierzę. No bo co tam jest za 360 000? No Newton tam to wystroił, no to już masz... No tak? Newton stroił? No, wiązki, niewiązki, no to o kurwa, jakby to liczy, to ze 100 W, o kurwa. No nie wiem, no nie bardzo tam, ale to nieważne, to nie... No dobrze. Każdy może sobie tam, wiesz... No wpłacasz 4 dyszki, tej 5 minut... Jakbym powiedział, że moje Clio kosztowało 100 tysięcy bez roboty, to też by się wydawało, że to niemożliwe. No a jakby to tak zaczął policzyć, to by tak wyszło. Ale tam to miesiąc akcji była tutaj latami dopieszczanie, kurwa. No, szukanie coraz lepszych rzeczy. Tak. No. I to jest najprzyjemniejsze, kurwa. No dobrze, przejdźmy do pytania natury technicznej. Czy możecie wytłumaczyć jakoś wizją poglądową, na czym polega przyspieszenie bądź opóźnianie zapłonu? Mogę. Tylko że nie ma czego, nie mam jak narysować. Jeszcze raz. Tłok schodząc w dół, zasysa mieszankę. Będzie zesztłaczane, to już przez turbo, z paliwem. Idzie w górę. Spręża. I jego jest dość, spręża, tak? Dość dużo. I w pewnym momencie ma się zapalić od iskry na świecy, którą skontrolowany i rozejść się ładnie po komorze spalania. Wywołać, zamienić energię tą chemiczną z paliwa na mechaniczną i ten tłok. No i generalnie chodzi o to, żeby tak wcześnie zacząć zapalać tą mieszankę, żeby nim tłok minie górne martwe położenie, osiągnąć najwyższe ciśnienie możliwe. Wtedy jest spalanie najefektywniejsze i najwięcej mocy uzyskujemy wtedy z cylindra, z tego danego procesu. Jeśli będzie za wcześnie, też będzie mniejsza moc. Spali się to, nim tłok dojdzie do góry, czyli to wyhamuje go i będzie już... Mniej mocy. Tak. Okay. I generalnie polega na tym przyspieszanie zapłonu. Właśnie ważne jest też, że jak się dodaje boostu, czyli i paliwa, i powietrza, żeby zapalać to o tyle wcześniej, żeby zaczęło wygenerowało jeszcze więcej mocy. No to stąd się to weźmie. Okay. Możesz na jeden barze doładowania mieć 300 konia, jak dojebiesz zapłonu, możesz mieć 350. No. A przepierdolisz zapłonę, będzie spalanie stukowe rozpierdolić. No właśnie, spalanie stukowe no to wiesz, coś... To jest strasznie, to wykracza możliwości, żeby tutaj opowiedzieć, bo to trzeba byłoby... Czyli chodzi o moment, w którym ma być iskra... Optymalny. Optymalny dojebany aby zapłonu. Uzyskać najwyższe ciśnienie indykowane w cylindrze. Tak się to mówiło na studiach. Czyli ma osiągnąć maksimum naciśnienie po minięciu tłoka w tym miejscu, żeby maksymalne ciśnienie było, żeby było jak najwięcej oddać energii do denka tłoka. Dobra. No, samowian to najlepiej prosto ilustruje. Samemu, kurwa, są jakieś tam motocykle żużlowe, kolega tam jeździ na metanolu i mówi, kurwa, może tak dojebać zapłon, że traci moc, a spalania stukowego nie ma, bo jest jakieś w takim pojebanym paliwie, że tam jest stopień sprężenia 15 do 1. Ale to tak samo na E85. Nie ma stuka, moc spierdala, bo jest przewczesny zapłon. Idzie w wyciskanie panewki, kurwa, wtedy. Okay. Moc, no i chuj. Dobra, pytanie teraz, czy odczuwacie na co dzień, że jesteście rozpoznawalni na przykład na mieście? Ja coraz mniej, bo coraz mniej klnę. Na przykład byłem kiedyś tu w Tesco, którego Tesco nie ma i mówię, kurwa, zapomniałem gacie jeszcze wziąć. I wracam się od kasa, jak coś tam kupcio. Teraz ja już mniej klnę, to już chuj, nie jestem sobą. Co? Ale to mniej osób spotykasz, które do ciebie podchodzą? Mniej, bo wstydzą się też. Jak Bizek ktoś się na mnie patrzy, opuszcza głowę i znowu się na mnie patrzy, opuszcza głowę, to już do niego mam. I się uśmiecha jeszcze. No. Nie, tak czasem tak, ale mnie to, za każdym razem mnie to dziwi. Bo ktoś mówi, o Jezu, Kiwi, no wiesz, to ja. Czemu Jezu? Ale ty, nie wiem, najwięcej ludzi mnie rozpoznaje, jak jestem u siebie pod garażem. Ktoś od Kiwiego idzie teraz do mnie. No tak. Fajnie. A czy mieliście z tego powodu jakieś nieprzyjemności albo profity? Profity? Nie. Kuba, w McDonaldzie miałeś coś taniej? W McDonaldzie nie, chuj, ale rękawiczki na przykład dostałem kurwa suwmiarkę, ludzie sami wysyłają. Ze Stanów chyba nawet. No i kurwa miłe, no prezenty dostajemy po prostu, no. I fajnie, ktoś mówi, o tutaj do mamy przyjechałem, a zajechałem do ciebie, tak chwilę coś tam pogadać, powymieniać się, czasem jakiś interesik z tego tam wyjdzie. Dobra, pytanie związane z nadchodzącym sezonem, czy pojawicie się na Japfeście? Nie. Ja chyba tak, z Basią. Nie, bo ja nie bardzo mam... Japoński wóz. Nie mam japoński, znaczy mam... Opony japońskie. A, no kurwa. Ewo bardzo japońskie. No. Tak, ale wiesz co, ja... Ty chyba nie lubisz tego typu imprez, co? Strasznie się nudzę tam, bo tam ci ludzie opowiadają takie niestworzone historie, które generalnie... Tak jak z tymi filmami o samochodach, też ciebie to nie interesuje, bo wiesz jak to wygląda, tak? Nie, to nawet nie, ale po prostu na takich złotach tam najgorszy, ja po prostu unikam fanów marki, nie? Że ktoś tam jest fanem na przykład jakiegoś samochodu i on uważa tam coś na jakiś temat, a ja tam się jakoś nie lubię, jak ktoś mnie do swoich racji przekonuje, a tam generalnie się tylko chodzi i się gada tam, no i tam się nic właściwie się nie dzieje. Chleje się czasami, a ja nie piję, więc chuj. Jakoś właśnie jestem... Ale tejmataki są, pierwszego dnia z tejmataka, bo jakieś tam dragi, drifty czy coś. Czyli ciebie, Kuba, można się spodziewać... No ciebie też pewnie. Mnie też. Ja to tam... A kiedy to? Ojej. Po czerwcu jakoś chyba w lipcu, no. No właśnie, a to przecież wszystko zależy. Na scenie można pogadać, popierdolić. No przy okazji Upfestu można zapytać o Zlot Zetek. Będziesz na Zlocie Zetek, Kiwi? No, z jakiego powodu? No nie wiem, bo tam to ale, widzowie. Ale sugerujesz, że tak powiem, orientację seksualną? No czekaj, w zeszłym roku już prawie się wybrałeś. No ale no nie udało się. Zawróciłeś. Tak, 3 razy się wybierałem i się nie udało. No chuj tam daleko, kurwa. Znaczy nie, bo często widzowie pytają o to, czy tym razem ja to Kiwi nie, będzie. No bo jakby z natury czego, ja nie lubię zetek. Nie? A zbić piątkę z widzami tak po no, prostu? Ale, bo to nie tylko zetki, tak? To no też nie, są widzowie. Ale, no tak, ale no to... Nie lubię zetek, nie podobają mi się i w ogóle ci ludzie są dziwni. Nie. Okej. A ty, Kuba, będziesz na zlocie zetek? No kurwa, nie wiem, czy swoją zdążę zrobić w końcu, czy Basiową przyjedziemy, no. Pewnie, dobra. Inne pytanie całkowicie. Złapaliście złotą rybkę, jakie byście mieli życzenia? Miało być mniej technicznie. Chciałbym mieć swoją chatę, swój garaż, kurwa, i swoje miejsce do upalania, wściekania się wozami, jakiś tor. Okay. To 3 życzenia. Ale no to budownictwo. Okej, okay, czyli chciałbyś mieć dom, warsztat i gdzieś, co można upalać, tak? Okej. Okay. Ty jesteś spełniony i nie masz życzeń? Ja, naprawdę to chyba... Wiesz, no ja generalnie w związku z tym, że szczęście trzeba sobie zorganizować, no ja nie czuję. Nie, dobra, najważniejsze w naszych obydwu przypadkach czas. Kurwa, że mieć czasu więcej na wszystko, że czas wolniej zapierdalał. Znaczy, wiesz, czasu i tak naprawdę to, co mogłoby się wydawać dziwne, jakoś chciałbym się wrócić mniej więcej ze stanem zdrowia, gdzieś tak sprzed 10 latami albo to fizycznego więcej. Czy psychicznego? Fizycznego i po prostu za mocno się wyeksploatowałem przez jakieś wypadki, które się zdarzyły, motocyklowe, jakieś takie rzeczy, to po prostu wiesz już nieodwracalne. Tego mi trochę kurwa, kulawym starym dziadem będę już teraz widzę takich ludzi, co są po 80 kulają, kurwa, i ja będę też taki. Będę komuś przeszkadzał, będę wyrzutkiem, kurwa, niepotrzebny w domu, że trzeba gdzieś nade mną odpiekować. Bo raz, że kolano, a 2, że bark. Wyjebałem się na motorze, 2 razy ręką się podparłem przy wypierdalaniu. No to ja tak samo, no i to tak. Ja na krosie tak zrobiłem, wypadł mi w ogóle. Tak właśnie jest, że teraz właśnie będę próbował to odratować, ale to ciężko. Czyli zdrowie. Tak, samochód mnie tam potrącił, pierdolną i kolano się odzywa. Znaczy, tak na przykład tak jak samochody, to jakoś tam, nie wiem, nie mam marzenia posiadania jakiegoś samochodu, ani przejechania się nim. Czy nie chodzi o rzeczy materialne? Znaczy, wiesz, bo jakby... Na pewno byś chciał zejść poniżej 1,57. Kurwa, ja bym ale się chciał przeformułować. Ja nie, bo ja byś nie dał rady. Zgasłaby ci i by powiedział, że nie umiesz. 2 dni bym pojeździł tak, kurwa, że ktoś zasponsorował i bym się nauczył, zapierdalał trochę. No ale chociaż. To wydaje mi się, że to chyba wiesz, za duże przeciążenie, za szybko się to dzieje. Okej, okay. To teraz pytanie no tak. Trochę bardziej, można powiedzieć, polityczne. Jak wam się żyje w Nowym Ładzie? A mi to wszystko jedno. Co za różnica, czy je lakiery kopią cię w dupę? To jest na tej zasadzie, to jest na zasadzie takiej, że prowadzący działalność gospodarczą to jest zawsze przestępcą w Polsce i generalnie to zostały ze starego systemu. To byli ci jacyś tam badylarze, co mieli swoje biznesy i generalnie oni byli zawsze prześladowani i tak dalej. Teraz jest tak samo. Słuchaj, no to tak jak za prąd tutaj, nie? Płacimy. No i wiesz, powymieniałem żarówki na energooszczędne, wszystko, żeby już jak najmniej, nie? Przyszedł rachunek większy, zamiast 1000 złotych, nie? No to oszczędziliśmy do 600. To następnego miesiąca dołożyli nam 100 opłatę eksploatacyjną. No po prostu, no bo co? No co, wyprowadzisz się na tą 100? A jak zadzwonisz, powiesz, a za co ta opłata eksploatacyjna? Panie Krzysztofie, no może się mam wyprowadzić. Wiesz, no to zawsze jest taki chłopiec do bicia, taki ten, bo od miasta. I tak dalej, jeżeli... Ze wszystkim tak. Właściwie jest przyzwolenie takie, że można sobie... Przecież mi na przykład, ja jestem chory od tygodnia, to ja nie pójdę przecież na zwolnienie, no bo za ten prąd, ten 1000, za tą 100, to kto zapłaci? A ty, Kuba? Kurwa, nie wiem, czy jakoś to odczułem, czy nie odczułem. Ty się nie zastanawiasz, jest do płacenia, przychodzi kwit, to płacisz, nie patrzysz, co jest na fakturze. To coś... O kurwa, patrz, to się wydłużył, co miał być trzymanie twojego telefonu. Widzisz? Płynna zmiana tematu. Kupuje się. Płynna zmiana tematu. No Polski Ład, no to wiesz, to jest jakaś, paliwo, jakiś kurwa, system, a to nie od tego, to jest jakiś tam system podatkowy, w którym istniejemy, musimy to akceptować i tyle, no. Dobra, to przedsiębiorca nie ma prawa głosu. Tylko, że wszystko podrożało i tyle. To były pytania wspólne, teraz będzie kilka pytań do każdego z was, do Kuby. Ktoś chciałby poznać historię twojej czarnej koszulki Nissan GT Academy PS3. Często ją zakładasz. O co chodzi? Kurwa, wiesz co, kiedy się zamawiałem części z Łodzi z ASO jakieś takie duże zamówienie zrobiłem, że mi osobiście w ogóle je przywieźli i dali mi te bluzy, te Nissan GT Academy. Sam byłem ciekawy, szczerze mówiąc. No, fajnie, tak chłopak przywiózł. Już zagadka rozwiązana. No tak. Tam kurwa części, wały korbowe nabrano, takie grube zamówienie na ponad 10 kloca i ja mówię, dobra, chuj z kurierem, siadam, ci przywiozę i jeszcze dostanę takie prezenty. Dwie takie koszule, które opierdoliłem i jedną nadpaliłem błociowym flexem i bardzo żałuję. To ten flex. No dobra, Kuba, czy powstanie kiedyś nowa siedziba twojej firmy? Garaż na samochody? Będę chciał. Może garę, jakąś chatę, kurwa, jakieś blaszaka pierdolnąć i jakieś 5 takich ładniejszych wozów tam swoich nastawiać, no i żeby Basi Zetka też tam stała, żeby nią jeździła, a nie tam raz w miesiącu w Łowiczu, chociaż tam ją rozkręciłem, rozjebałem, nie działa audio i przez to nie możemy nią jeździć, się cieszyć. Okej, pytanie trochę nostalgiczne, co z twoją rudą Zetką? Coś no kurwa, no czasami mi się śni, że coś tam nie robisz, jakiś silnik HR do niej wsadzą. No ale... dużo. No trzeba się zebrać, a to wiesz, no kurwa, poświęcę na nią czas, to nie zrobię 5 innych wozów i ludzie będą na mnie źli, wkurwieni, obrażą się i spierdolą. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Czy po tym filmie, gdzie sprawdzaliśmy masę opon, jaki ona ma wpływ na osiągi, czy dalej sprawdzasz tak wagę opon i felg? Dalej to sprawdzam, bo ja to czuję po prostu. Tam chuj w te wyliczenia, w te komputery, że tam wyjdzie na jakimś tam Race Logico, że jest 0,2 sekundy lepiej, czyli prawie nic, a bardzo to czuć przy hamowaniu. Kurwa, wagę koła tak czuć przy hamowaniu, że to po prostu ja pierdolę, ja wymiękam. No jest przepaść, kurwa. No mam to Audi takie firmowe, to miałem kupione... To jakim cudem czasy wychodzą takie same? No bo tam to wiatry zawieje, to jest z górki, spod górka, a dwa to są takie małe różnice. Czy nie wierzysz tym pomiarom? Słuchaj, ja ci zaraz odpowiem ci tak, jak jest jakiś gadżet taki typu jakaś DV-ka, sprężynka do zaworek, jakiś blow-off taki co tego, jak już to Volvo tak najczęściej było, czy jakiś tam śrubka czy coś i to ni chuja nie miał nawet na papierze prawa działać, no to ten co zamontował w ostateczności pisał tak, znacząco lepsza reakcja na gaz. Rzecz absolutnie niemierzalna, nie? I co? To jest, wiesz, no to były jakieś takie chyba wycinane na CNC, takie pokrywki na DV zawód, no TD04. No tak. co to może zrobić? Reakcję na gaz poprawić. Ja, znacząco. Przekładka jakaś taka... Nie, tam nie ma absolutnie nic, no i wiesz. Okay. Nie, ale no dobra, no przy hamowaniu czuć już chcę, bo kurwa, no miałem te koła 16, mniejsze, węższe i tak dalej, założyłem 17 cięższe o jakieś 4 kg w wozie firmowym i naciskam na hamulec, taki jest efekt, jakbym miał nowe klocki nieotarte, że chujowie hamuje. Albo auto było lżejsze. No. Dobra, teraz pytanie do Kiwiego. Kiwi, czy ty masz w ogóle świadomość tego, że znaczna część widzów, w tym ja, autor pytania przy, ogląda twoje odcinki nie dla aut, tylko dla tych ciekawostek, które opowiadasz. Czyli znaczy, element kabaretu. To nie właśnie tył. Ja nie chciałem prowadzić działalności kabaretowej, bo to nie tędy droga, nie? To, wiesz, to nie szkoła cyrkowa, tylko chodzi o to, że no może po prostu jakiś tak czasem się coś uda powiedzieć, bo przecież tyle lat się żyje na świecie, dużo z wieloma mądrymi ludźmi się tego czasem przebywa, czasem się coś zapamięta i się powtórzy, to się ludziom podoba, no może to no. Okej. Czy jesteś w stanie coś opowiedzieć o swoich rowerach? Na czym jeździsz? Jaki masz sprzęt? Nie jeżdżę, gruby jestem, tłusty, chuj, nie jeżdżę. Musisz dyjatkę 2000 kalorii jak ja i raz dziennie. Nie no, co, no mam dwa rowery karbonowe, jeżdżę sobie tam nimi czasami i tyle, no to nie ma nic do opowiadania. A jakie trasy najbardziej lubisz? Zjazdowe, bo grawitacja działa w dwie strony. Jak już wtargam te 95 kg na górę, to później sobie tylko siedzę i zjeżdżam. Jak pan. Jak pan, wiesz. Na szczęście fizika działa w dwie strony. No w Pruszkowie ten tor taki drewniany jest na rowery. Kurwa, no chciałeś tam przyjechać, wynająć jakiś rower i tam napierdalać. To jest, no to przecież przyjeżdża ten kolega, co jest reprezentacja Polski, no przecież kurwa. On chyba miał BMW 36, tak? To jest taki duży kąt tego, że musisz tam chyba 4 dychy jechać, żeby tam wjechać wyżej. 20. Tak? 20 na godzinę? Już fizyka działa. No. O kurwa. Ja tam jeździłem bardzo dużo. Ja chciałem tam się przejechać, kurwa, nigdy tego jeszcze nie poczułem. Dobrze, teraz pytanie trochę bardziej do mnie, ale ty też będziesz w stanie na nie odpowiedzieć. Co dalej z Megane RS, tym testem olejowym? Czy my coś nie, będziemy, znaczy ja odnośnie testu olejowego to ja nie mam nic do powiedzenia. No nie, ale... Przeprowadzamy operację usunięcia GPF-a w twoim wozie. No i może to będzie miało jakiś wpływ. Znaczy ogólnie... Dużo samochodów nowoczesnych ma taki system, że dąży w jak najszybszym, najkrótszym czasie do osiągnięcia temperatury pracy i do osiągnięcia efektywności właśnie tego GPF-a i katalizatora, czyli generalnie ma bardzo opóźniony zapłon z tego co mówiłem, żeby się paliwo spalało po części wydechowej, żeby to jak najszybciej nawet do czerwoności rozgrzać w jak najszybszym czasie, no ale to grzeje się oczywiście przy spalaniu paliwa, więc stąd te paliwo lane bez umiaru, czyli to jest taki No, cut heating się to nazywa, no to po prostu grzanie katalizatora. No i to jest ta funkcja, która być może jest no dużo odpowiedzialna, wtedy idzie, no. Odpowiedzialna, bo jest wszystko zimne w silniku, ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że ten samochód ma jeszcze na 3 pokolenia starczyć, nie? Że to jeszcze wnuki mają jeździć tym samochodem i on ma być w stanie pogorszonym. Tylko po prostu najważniejsze jest nagrzać jak najszybciej, żeby uzyskać redukcję, znaczy zdolność katalizatorów do redukowania tych szkodliwych cząstek. I to, no wszystkiego, no wszystkiego. I tlenków azotu i wszystkich złych rzeczy. I generalnie stąd się to bierze, że generalnie paliwa jest bardzo dużo, spalane jest w tym i być może to przenika ono do oleju. Okej, czyli ten temat jest dalej aktualny. Ja nie mam tego jak badać po stronie, no nie, po stronie olejowej. To ja biorę na siebie. Mi się wydaje, że generalnie usunięcie GPF-a, czyli tego filtra cząstek i usunięcie z procedury tego katalizator heatingu spowoduje no właśnie cofnięcie tej funkcji, także przestanie się to dziać. A ja mam takie z kolei pytanie. A taki GPF, OPF, kurwa, on tak jak w dieslu działa, że się dopala w benzynie też, czy chuj? Tak. O, no to wszystko to samo. O, czyli same zło. I chuj, wycofany zapłon, dojebana waha. Tak. Za bogata mieszanka. No ale to powiedzmy, no to tak sobie. I waha idzie do oleju. To i to tak samo, no tak. Okej, teraz hamowniane pytanie, szczerze to w sumie też mnie to zastanawia. Czy jak przyjeżdża do ciebie wóz, który już kiedyś robiłeś, identyko, taki sam, czy musisz robić wszystko od nowa, czy jesteś w stanie sobie pozwolić na to, żeby zagrać to, co zagrałeś już kiedyś? Nawet gdyby pasowało 1 do 1, słuchaj, jakby każdej robocie się należy odpowiednie traktowanie, nie? I generalnie musisz zrobić... Oczywiście soft możesz użyć ten sam i to nawet nie ma znaczenia, kto go dostarczy, ale twoim zadaniem jest sprawdzić, czy wszystko funkcjonuje. Musisz zrobić loga, czyli musisz jakby sprawdzić, jak ten wóz działa przed robotą, a to jest taka ciekawostka, zaraz powiem, jak to zwykle anegdoty, że ludzi bardziej interesuje pomiar przed niż po sofcie. Ludzie, wiesz, przyjeżdża wóz, ja mówię, zostaw pan ten samochód, mówię, po południu będzie do odebrania, my go tutaj zrobimy w ciągu dnia. Ale ja bym tak te pierwsze hamowanie chciał zobaczyć. Ja mówię, dobrze, ale co tam jest takiego ciekawego? No ile on ma teraz? No ja mówię, no nie wiem, no ale załóżmy, że ma 152, no to jeszcze mu trochę zostało. A jakby nie miał, no to już by zaczęło, że coś tam, nie? Ludzie traktują to bardzo honorowo, że wiesz, że ten samochód, który on dostarczył, on jest taki, że on tam co najmniej tą serię musi mieć, nie? I to w ogóle, wiesz, traktują to strasznie osobiście, jakby to, wiesz, był egzamin spływania jego dziecka, no nie wiem, kurde, nie wiem co, no. Takie śmieszne to jest. Dobra. A propos jeszcze wracając, że tak powiem, ten adrem, no to chodzi o to, że generalnie każdy samochód wyjeżdża ode mnie tak samo sprawdzony. Nie jest tak, że coś, czego żeśmy nie dosprawdzali. Po to jest hamownia i po to jej używamy. A wychodzi często, a tu ceweczkę trzeba wymienić, a to świeczkę trzeba wymienić. Tak, jest wiele samochodów, na przykład wiele Volvo takich D5 zagrałem jednym softem. Tym samym, który miałem sprawdzony, był idealny i w tych Volvo bardzo dobrze się odtwarzał i te samochody przejeździły jeszcze wiele kilometrów i nic się nie zadziało. To była ustalona wartość do ładowania wszystkiego. Nie trzeba było nic korygować, ponieważ on dobrze przyjmował to wszystko. Okej, teraz krótko, bo to chyba już kiedyś ty się o tym wspominałeś, ale nie jestem pewny. Czemu w twojej historii ścigania akurat pojawił się tylko przedni napęd? A bo ja nie umiem tylnym. A napęd na 4? A to za drogo. Nie było, za moich czasów nie było samochodów. Ja zacząłem, nie wiem. Nissan Sunny był Nissan Sunny, Fiat Cinquecento, Seicento. Najlepiej się jeździ przednim napędem. No to u ciebie z kolei jest na odwrót, Kuba. Ty jeździłeś tylnym napędem. Nie, na początku cały czas przednim napędem. Najpierw Nissanami, Primerami i tak dalej. Później Krzysiu mnie zaraził, tego Sunnego chciałem mieć, bo on tam dużo lżejszy, dużo fajniejszy i bardzo długo go jeździłem przednim napędem. A tylny napęd tak... No wynikowo, bo jest ZK i ZK ma na tył, no to tu. No, ale przed ZK miałem jeszcze 206 S14, też tam 400 koni było zrobione, jakoś tak fajnie, łatwo się tym tak jeździło i tak jakoś to się tam oparło, no tak... Czas te kontry się zakładał, nie umiałem driftować i w ogóle nic, ale sobie jeździłem i chuj, dawało mi to przyjemność. A najszybszy nie byłem i tak wiadomo. Dobra. Pytanie kontrowersyjne. Zawsze się znajdzie grubsza ryba. Co poszło nie tak w związku z budową silnika Mini? Czy chcemy na to odpowiadać, czy pomijamy? Wiesz co? Ja wiem co poszło. No, mogę odpowiedzieć. To nie jest... Znaczy wiesz co, to ktoś jakby... Budowa takiego samochodu, to ja błędnie sądziłem, że to jest taka robota koleżeńsko-towarzysko-przyjacielska, tak? Że to jest twój samochód i tobie coś robimy, tak? No i ktoś dostarczył części, ja nawet dzwoniłem, pytałem. Wiesz, zrobiliśmy najlepiej, jak żeśmy umieli, ponieważ wiesz, no tak samo jakbyś pytał piekarza, czy umie chleb upiec. Mnie tak pytasz, czy ja bym umiał silnik poskładać. No jak ja to robię od lat 30, no to jak ja mam tego nie umieć? Umiem. Dostarczone zostały rzeczy, wymyliśmy, ktoś tam nam zrobił tak, przesunęliśmy tu i tam i tak dalej. No w porządku i zrobiliśmy tak jak najlepiej jak się dało. Sądziłem, że jeśli on pojedzie nawet do tego Przemka, a okaże się, że jakiś będzie błąd, no to nie ma problemu. No to między nami kolegami rzecz prototypowa, słuchaj, wiesz co, tam trzeba było przesunąć, albo tam coś. No tak jak, nie wiem, jakbyś ty z kimś szafy składał i gdzieś by tam zawadzało, no to trzeba poprawić, nie? Mhm. I to po prostu trzeba było poprawić. To nie było zadanie egzaminacyjne, które mi przywiozłeś i ja nie miałem tutaj nie wiadomo co zrobić. Po prostu złożyliśmy silnik najlepiej, jak żeśmy umieli, z części dostarczonych, z ogróbek przeprowadzonych i sądziłem, że to jest po prostu zwykła przyjacielska robota, tak śmiesznie będzie, my złożymy, on to złoży do samochodu, ktoś tam nastroi, takie wspólne dzieło, będzie sprawa zamknięta. Okej, okay. No ale oczywiście tak się nie stało, ktoś sobie postanowił generalnie wytrzeć mną mordę, że generalnie ja to jestem, nie wiem, papież i mam, wiesz, sakrament nieomylności i w ogóle powinien tego... Chuj kłada na to kładę, bo to wiesz co, bo to w ogóle żegać mi się chce od tego. A wiesz co, ja bym ten silnik dokładnie tak samo spierdolił, bo to nie chodzi o spierdolenie silnika, tylko no, miałeś tłoki jakby dedykowane nie do tego silnika, że w sensie tego, że wał miałeś z tą koronką, że normalne mini miało chyba w kole pasowym, a ty miałeś na wale korbowym z Fiata, nie? A tłoki były dedykowane do mini. Złożyłeś silnik na stole, obracasz, wszystko działa, nie? No tak. A że coś się nagrzeje i tam nie wiem, 500 mm tłok napuchnie i pierdolnie tą koronkę. Kiedyś też to tak, z kolegą taki... Ale to są takie rzeczy, kurwa, nie to jest chyba bardzo nietypowe, tak? Do Fiata 1.2 czy coś robiliśmy, no i tam też się okazywało, że generalnie jak się włożyło silnik 1.2 z Fiata, to zawór zmiennej fazy zawadzało lampę, bo tam taka mała komora była, no i kto to miałby mieć do kogo pretensje, skoro ktoś tego nie pomierzył. No tak. A przecież ja sam składam silniki, też wiele takich rzeczy robię, takich dziwnych, że zmiana pojemności z 3,5 na 3,7. Składam taki silnik, kurwa, coś tam, nie wiem, mi się oprze, czy coś poczuję, tego nie poczuję, albo nie, zapalę taki silnik, zdejmę miskę, o kurwa, wyjebało mi kran natyskujący na ten kotłoka, dobra, pierwsze uruchomienie silnika, wyciągamy, rozbieramy do zera. No przecież to jest taka normalna rzecz, to są jakieś takie prototypowe rzeczy, które na pierwszy rzut oka jakby nie wychodzą, a dopiero nie, po pierwszym uruchomieniu wyjdą, no i wyszło po pierwszym uruchomieniu, no po prostu no to jest, mi się wydaje wszystkim normalne przy takim czymś zmodyfikowanym grubo, no. No kurwa, jakie to małe. Ten to ma dobrze. Ja to mam półlitrowe w McDonaldzie. Dużo ciosu. Jak chcesz wody, można zawsze dolać. Już po? No a co to? To jest jeden łyk i tyle. No. Ja to karmel lubię duże i zagrywasz soft. Nowy soft. Auto ma powiedzmy 2 tryby jazdy. Normal i jakiś tam race. Sport. No, tak? No. Czy ten soft zawsze działa na oba te tryby? Zawsze zależy od tego. Powiem na przykładzie Renault Megane RS. Renault Megane RS ma 3 banki do ładowania. Jeden tryb awaryjny, czyli jak coś pójdzie nie tak, to idzie z tego banku doładowanie, jeden normal i trzeci race. Tak? I to się różni tylko mapami do ładowania. I wiadomo, że jeżeli samochód ma map sensor, pójdzie jakieś doładowanie typu 1,5 bara, no to te 1,5 bara map sensorem odchyli, no tak. Zapłon i jest do 2 barów na przykład tak. Map sensor. To robi korektę, wszystko. Ale są samochody, które tak w ten sposób nie zadziałają. Także wiesz... Zależy od auta. Słuchaj, już po prostu powiem ci, że pojebizm już ludzki idzie do takich form dochodzi, że ludzie sobie chcą, żeby mieć strzały, popsy regulowane plusem, minusem od tempomatu. Tu ma głośniej, tu ma ciszej. Chcą sobie podregulować. To ty, Kuba? No w setkach tak jest. No. Niektóre sterowniki mają takie możliwości. No, może tam napsuć na tych innych mapach tak, żeby były mapy strzelające, Kuba, katalizatory wypierdalające. Mam nadzieję, że to jest jakaś przejściowa moda z tymi popsami, bo rozumiem, mamy przyciszyć popsy, włączyć, wyłączyć, zmienić, dograć, wygrać, wiesz, no po prostu ty, no ale tempomatem, żeby zmieniać popsy? No. Nie, bo ty masz mapy zmieniać. Tak, tak. Bo ja to nie o to chodziło. Chodziło o to, że facet sobie odpali, będzie sobie tam gazował pod McDonaldem i będzie sobie przyciszał te popsy i zgłaśniał. A to nie, to ja musiałbym mapy popsowe po prostu. No już powiedziałem, że mogę mu to zrobić generalnie, że mu dam popsy na MP3, włożyć sobie do radia i będzie sobie, wiesz, sobie gałką od radia regulował głośno. A to miałeś takiego klienta? Człowieku, z czym tu nie dzwonią? Dobrze. Może kiedyś zrobimy taki ten, będziesz odbierał telefony i będziesz odpowiadał, na jaką chorobę psychiczną zapadł dzwoniący. Dobrze. To bardziej z przodu chciałem tak. Myślę, że to by miało bardzo dużo wyświetleń. Dzwoni chłop, no słuchaj. Ty, ale to ja ci powiem, przypomniało mi się. Bez imion i nazwisk. Dzwoni sobie chłop, mówi, wiesz pan, no co pan radzisz? No bo ja mam jakiegoś Saba w dieslu, no i on generalnie słabo z dołu jedzie, nie? A wiesz pan, mam syna, mówi, żenić się chce. I mówi, generalnie mówi, córkę to już wydałem, nie? Ale chłopu mówię, co się będziesz żenił? No mówi, na co ci to? I tak... Co chuj ma do albo inny tego. Pan dzwoni do nas z regularnością, kurde, generalnie zegarka co pół roku, z regularnością kalendarza i mówi nam, wiesz pan co, robi się już te softy w nowych Volvo? Ja mówię, nie, panie, bo mi ten wóz wkurwia. Ja mówię, ale co tam się panu dzieje? Nie da się tego opowiedzieć, ja po prostu wkurwia, muszę do pana przyjechać, ja panu pokażę, ale on po prostu mnie wkurwia. Ja mówię, panie, ale ten samochód kosztował $500,000. Mówię, to nie szło się zorientować? Nie, proszę pana, wkurwia mnie ten wóz. Wiesz pan co? Mówię, ale choćby takie coś. Podgłaśniam radio. No. I klikam o jeden klik, tak? No i nie jest za głośno podgłośnione. Ja bym chciał o pół. A no tak. Da się to zmienić. Kurwa, bo jak z temperaturą, masz 19,5 ustawione jest za zimno, 20 jest za ciepło, no. Przydałoby się takie 19,7. No, a po to panu tu jest za głośno, tu jest za cicho. Mówię, o jeden klik, można by te kliki jakoś zmienić, żeby to jakoś tak narastało progresywnie do jazdy, a... Kiwi, dużo często i gęsto ludzie pytają, co z twoim maluchem? Zrobiony jest, trzeba go odebrać, ale nie ma czasu. Okej, czyli... Ja go dałem... A co robiłeś? Wiesz co? Dałem go człowiekowi, który zajmuje się tylko maluchami. Zrobił w nim remont silnik, wszystko tam w nim zrobił. O kurwa, a jaka pojemność tego silnika? Co to? Nie, to chyba została seryjna. Wiesz co, bo ja jakby musiałem pewne rzeczy odpuścić. Ja tamten rok miałem... po prostu chodzi o to, że ja już też wiele rzeczy... Odpłynąłeś za bardzo. Nie, już fantazja. Wiele rzeczy na przyszłe życie już poprzekładałem. Już w tym na pewno się nie wyrobię. Są pewne rzeczy, wiesz, jak jeszcze raz się urodzę, to już będę wiedział, od czego zacząć. Nie? No, że już coś tam będzie pozaczynane, wiadomo gdzie iść, no tak, nie odbierać wszystkiego. Przychodzisz do warsztatu, już wiadomo, co masz robić, nie? Tylko, że masz, wiesz... No, flex naszykowany. Nie, maluch jest, maluch wraca, nie został sprzedany, ani zajęty przez komornika. Dobrze. A co sądzisz o Rally Art? Mitsubishi Rally Art? Tak. Szperę ma mechaniczną. A nie, ja wiem, chodzi o to taka... Tak jak Wojtka, że Rally Art. Przód napęd? No, nie, 4x4. Na 4, a słabszy silnik mocno. Nie jest ta puchata karoseria, ale mogę o nim powiedzieć. No, ale to uważasz, że to jest męski wóz? Nie, ja uważam, że ja nie miałem, na przykład w moim życiu nie ma czasu na półśrodki, ja bym nie chciał takiego samochodu, bo nie ma czasu na takie coś. Mieć Rally Arta, a marzyć o Evo, no to bez sensu, no. To albo się, wiesz, wchodzi z grubego C, albo się nie zawraca. Dobrze, ma napęd na 4 koła, myślę, że to przedni napęd. Nie, na 4, ale... To jest fajne pytanie do Kiwiego, takie torowe. Jest rok 1984. Jesteś kierowcą rajdowym w grupie B. Lubisz znaczną grupę? Tak, no to były takie samochody, co miały 600 koni, system ABC, absolutny brak czegokolwiek. No one się po prostu, lekkie, mocne. No lekkie i wiesz, tam 700 koni miały i trzeba było naprawić. Którym autem byś się chciał ścigać? Tu co prawda są jakieś propozycje, ale ty pewnie wiesz. I jakim z tej grupy? No. Pewnie Peugeotem 206. Ale 205 GTI. 205 T16 się nazywał. Co to było? Peugeot 205, 1800 pojemności za silnik za plecami. O. Taki był fajny, no i co? I miał chyba jakieś wielkie turbo albo Z2. No za 450 koni to miał fajną koni, tak sobie. O, to taki Peugeot był najfajniejszy. No dobrze. Bo Audi, kurwa, byle nie Audi. Podsterowne jak chuj. Trzeba pół kilometra wcześniej rozpoczynać manewr. Niech coś tam jakoś nim jeździł, że jakoś wcześniej go bujał w tych zakrętach, przed zakrętem jakoś tam. Kiwi, która aktorka najbardziej cię satysfakcjonuje? Briana Banks. Briana Banks, no to bezwzględnie. No to jest jedyna. Od wielu lat, jedna miłość. Jedna miłość, no, Briana Banks, tylko i wyłącznie. Dobrze, moment, jeszcze... Do Kubcia coś za mało pytań. No nie, właśnie powiem ci, było jakoś mało pytań do Kuby, nie wiem dlaczego. Inaczej, było dużo pytań do Kuby, ale takich, które już były. No, to bez sensu powtarzać. No wiem, no to właśnie, a później ludzie mają pretensje, o, niewygodne pytania nie padają, jak choćby te o ciśnieniu do opon. Dobrze, no to wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Zasadniczo. Tak jest. Ja się rozgadałem nawet, jak nie mowa przed wyrokiem. No, powiem ci... Dziękujemy, pozdrawiamy, wracamy robić wozy, no jeszcze się nie przebrałem nawet. Jak flex mnie przytnę, to se nowego dresa upierdolę od razu. To ja również bardzo dziękuję za to, że odpowiedzieliście, dziękuję widzom za liczne subskrypcje. Przy 200 000. Przy 180. Zobaczymy, bo to ostatnio zwolniło, więc w sumie zwolniło, no. Może być tak, że spotkamy się przy 180. Przy 200 to chyba jak śpieszna miała spadać. Nas ludzie subskrybować. Znaczy, ale to chyba, wiesz, to nie może przyrastać cały czas, to nie kula. Ja jestem zdania, że lepiej jest mieć mniej widzów, ale bardziej konkretną. Kameralną. Tak, ale bardziej konkretną, tak? Niż mieć miliony i dupa. I dupa, tak? Dobra, kończymy. Dzięki. Koniec miłości majtki na dupę. Ach, Kamilu, było tyle pytań do ciebie, że ja ci nie mogę odpuścić tego Q&A. Dawaj jedno, tylko im ciekawe. Bardzo nie chciałeś, bardzo się wzbraniałeś, ale no... Nie chcę, no. Nie, też nie mam zwyczaju zmuszać, ale do tego to cię już niemalże zmuszam. Rozsiadłeś się na swoim fajnym fotelu na kółkach samochodowym. Stary fotel z Exusa. Ja wyciągam pytania. Czekaj, to już może zdejmę to. I może na 3 przynajmniej odpowiedz, bo widzowie tego nie wiedzą. Właśnie, czemu ty taki skromny jesteś w ogóle? Kurde, mogę ci powiedzieć o tym coś, ale co ja będę tutaj wiesz? O tym to będzie oddzielny odcinek. Dobra, ja sobie tu przygotowuję pytania. Pytanie do Ciebie, do Kamila konkretnie, a było ich całkiem sporo. Jak i gdzie zaczęła się Twoja przygoda z mechaniką? O kurde. Kiedy to było? Chyba już dawno temu. Dawno temu, naprawdę, wiesz? Od samego początku wiedziałeś, że chcesz zostać mechanikiem? Czy miałeś jakieś inne pomysły? Nie, ale to takie historie z dzieciństwa, nie chcę tego opowiadać, tam jakieś motory, jakieś takie rzeczy, wiesz. Mm-hmm. to trochę będzie nudne, ale zawsze coś tam w tych silnikach takiego było, co mnie kręciło i chciałem to robić, czasami nawet jak, wiesz, czegoś nie wiedziałeś jak zrobić, to drążyłeś ten temat, nie wiem, siedziałeś po nocach i rozkminiałeś, wiesz, kiedyś tej wiedzy tak nie było ogólnodostępnej, wiesz, nie wiem, oczywiście, nie wiem, wchodziłeś w jakiś samochód czy coś i tak naprawdę, no teraz wchodzisz w internet, wiesz wszystko, a kiedyś, no mówisz mi, było naprawdę ciężko z takimi tematami, żeby coś przegryźć, coś zrozumieć, jak coś działa po prostu, tak? Okej. Jak dużo projektów rocznie robisz? Bo powiem Ci, no, nagrywamy, można powiedzieć, że od niedawna. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak często... Ale to nie, ale wiesz, to tak może wygląda, ale to niektóre projekty trwają naprawdę długo i... Znaczy, no jasna sprawa, tak? To czasami coś nie wychodzi, czasami coś trzeba zrobić dwa razy, nie wiem. Tak jak no teraz byłeś świadkiem, nie wiem, robiliśmy... Już wszystko ok, już mam auto wystrojone i nagle, wiesz, jakiś tam dyfer zaczyna wyjść gdzieś. No to są też stare auta. Trzeba mieć to na uwadze, że coś tam się wydarzy zawsze, także... Ludzi fascynują Twoje słuchawki. O kurde. I pytałem się, jakiego sprzętu... Co tam słychać? Tak, no jakiego, co tam słychać, ale nie, no jakiego sprzętu używasz do monitorowania stuków? Znaczy czujnik stuku to jest chyba firmy, o ile pamiętam, Formuła, chyba coś takiego, Formuła. To jest angielska firma, ale to już jest taki starszy sprzęt. Ja teraz myślę nad kupnem czegoś nowego, ale nigdy mnie nie zawiódł, powiem Ci szczerze. Ja tylko zmieniałem słuchawki, bo generalnie to jest ważna rzecz. Ale to też każdy musi sobie dobrać odpowiednio pod siebie, bo to co miałem w zestawie nie zawsze spełniało moje jakieś tam oczekiwania. Ale to się tak zużywa często, że... Zresztą wiesz co, śmieszne jest to, bo tam czasami naprawdę słychać tyle, że... Najczęstsze pytania są właśnie, co ty tam słyszysz, nie? No dobra, to ja daję temu klientowi, zresztą kiedyś dałem też tobie słuchawki, no i co tam słyszałeś, jak coś puka, stuka, tak? Dużo grzechotania naraz. No właśnie, ale to trzeba z tego wyłuskać. No. A ten stuk, to spalanie stukowe. Ja nie powiem, jak ja to czuję, jak ja to słyszę, to po prostu, nie wiem, trzeba to nabyć, no trzeba to czuć, bo wiesz co... Ja to się tego... A może inaczej, czy to spalanie stukowe... Kiedyś się tego nauczyłem. No wiesz, dobra, dajesz. Kiedyś dawno temu robiliśmy sporo silników Wankla, to są takie silniki rotacyjne. No właśnie, też jest pytanie o te silniki Wankla. I to była też fajna przygoda w moim życiu tak naprawdę. Dużo nauczyłem cierpliwości, ustawiania właśnie sterowników, tego typu rzeczy. A tamten stuk był kluczowy, bo wiesz co, jak tam motor stuknął raz, to już był koniec po prostu. Nie? Nieważne czy robiłeś 300 koni czy 500. Czyli Wankle są bardziej czułe, tak, na stuki. Tak. Ale tam jest komiczny dźwięk stuku, naprawdę. To jest kosmos. A na ile ten dźwięk, no, który da radę usłyszeć z zewnątrz, spalanie stukowego? Tak przynajmniej było u mnie w jakichś ekstremalnych przypadkach słychać to, tak jak mówisz nawet. Na ile ten dźwięk jest taki sam w słuchawce jak na zewnątrz? To jest coś podobnego? Nie, to jest trochę co innego. To jest trochę co innego, bo już na zewnątrz słyszysz, jak już coś się smaży praktycznie, tak skwierczy, a tutaj... Nie, no, są różne poziomy stuku, tak? Okej, dobrze. No dobrze, to w sumie powiedziałaś już o tych Mazdach. Jaka jest Twoja przygoda z Mazdami? No, najlepsza. Jak to się zaczęło? Kurde, wiesz co, mieliśmy kiedyś Mazdę RX-8 taką, chcieliśmy zrobić coś oryginalnego do driftu, no to akurat nie pykło, no bo w tamtych czasach też jeszcze nie umieliśmy robić tych silników, do końca stroić tego, też były problemy z częściami, no ale jakoś tych silników się nauczyliśmy, zaczęliśmy to robić. No ale skończyło się jakieś złote czasy na to tak naprawdę. Te silniki umierały, te auta umierały życiu takim śmiercią naturalną. No było tego coraz mniej, było coraz trudniej dostępne, ale jakiś tam sentyment, nawet wiesz co, miałem kiedyś silnik trzyrotorowy, co też było kosmosem. To jest chyba z RX-7, tak? Tak, ale długo to stało u nas, jakby sprzedałem ten silnik komuś, gdzieś tam wiem, że to służy, działa. Ale to też był taki pomysł, żeby coś takiego zrobić, ale już od jakiegoś czasu wycofaliśmy się, bo wiesz co, to są tematy bardziej rozwojowe, to tutaj idziesz cały czas do przodu i uczysz się czegoś nowego, a tam zrobisz coś, co powiedzmy będzie mega oryginalne, ale, no, ale nie powiedzisz tego później już, no bo nie znajdziesz amatora, który będzie chciał to zrobić. Tło, na tle którego nagrywamy, mówi samo za siebie. Tu jest jeden 2JZ, tu jest kolejny 2JZ. No tam są jeszcze trzy kolejne. No właśnie, dobrze. Powiedz mi, jakie są Twoje dalsze, no może inaczej, na czym stanęła bara? Czy to jest, coś się dzieje w tym temacie? Wiesz co, Tak naprawdę tak. Silnik jako sam blok, głowica, niskolejowa przyjechał od Darka Łuczaka, jest wyspawany już kolektor, który teraz po dniach majowych wróci do nas, więc będę mógł Ci pokazać, no kurczę, już nie mogę się doczekać, jak on jest zrobiony, widziałem tylko zdjęcia, ale... Czyli piłka jest w grze, coś się dzieje. Tak, no i ja praktycznie, jeżeli chodzi o części do silnika, w tym momencie 2 dni temu dostałem informację, że przyszły tłoki i brakuje nam tylko korbowodu. Okej. Tylko. Więc jakby... Ale one są też już zamówione, tylko że czekasz na jakąś konkretną informację. Prawdopodobnie będzie to chyba, będzie to NITO i ciągniemy to bezpośrednio z Australii, no bo tylko stamtąd możemy te graty ciągnąć. Okej, dobra. A co do reszty części, bardzo szybko udało się to ogarnąć, naprawdę. Także jestem wdzięczny Jackowi z Respektu, który bardzo szybko to ogarnął dla mnie. Fajnie, pozdrawiamy w takim razie Jacka. A powiedz mi, jakie widzisz alternatywy dla 2JZ poza barrą? Są jakieś? Wiesz co, no kurczę, też fajne, nie wiem, no V8, LS-y to są też mega, mega fajne silniki, no też niestety bardzo drogie tak naprawdę, tak? Ale to taka potęga moim zdaniem. No wszystko, co ma dużą pojemność, kurczę. Nic nie zastąpi pojemności. No pewnie. No ale 2JZ jest trochę, można powiedzieć, zaprzeczeniem tego, bo przez 3 litry to nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo, tak? No ale to też jakby świadczy chyba o takiej, nie wiem, genialności tego silnika. No tutaj z tych 3 litrów, tak jak na przykład u Adama, no nie wiem, 1000 ponad koni, no kurczę, kiedyś, jak sobie pomyślałeś o takich mocach, nie wiem, kiedyś 500 koni to było coś, no a teraz wyszliśmy już na taki jakiś level, że 1000 to jest coś, co robi wrażenie, no choć... Wiem, że niektórzy by chcieli jeszcze więcej, no bo to tak jest. Apetyt rośnie w miarę jedzenia po prostu. Widzisz, minęło już 7 minut. Było tak strasznie? Nie. Dobra, to już, bo miało być jedno pytanie. Miało być jedno, a było więcej, wiedziałem, że tak będzie. Pociągniesz za język, kurde, ja nie mogę z tobą się spotykać. Tym akcentem kończymy Q&A z okazji 170 000. Kamil, bardzo Ci dziękuję za tak naprawdę debiut w Q&A. Strasznie się upociłem przy tych pytaniach. Nie zadawaj mi takich pytań już. Nie, żartuję oczywiście. Piątka, pozdrawiamy widzów, trzymajcie się. No i co, bardzo dziękuję za suby, bo to już 170 000. Kto by pomyślał?